Witam, dzisiaj 28 lipiec 2024 rok. Dzisiaj mamy start z miejscowości Ostenda z Belgii, 1050 km. Kołąbki wystartowały o godzinie 6.25. Dzisiaj mają bardzo sprzyjającą pogodę przy silnym wietrze, przy takim średnim zachmurzeniu, tak jak tutaj koledzy widzą, z silnym wiatrem. Gołąbków z okręgu galickiego wystartowało 300 sztuk, z okręgu opolskiego około 370 i w kabinie jeszcze były gołąbki klubu dalekodystansowego na koncie z brzegu dolnego. Także wystartowały o godzinie 6.25, nawet chyba koła, tylko ogony pokazały Belgię. Bez koła poszły prosto w kierunku Polski. No, pogoda jest taka sprzyjająca, jest bardzo silny wiatr zachodni. No, liczę, że gołąbki dzisiaj nawet mogą być między 10 a 11 godziną lotu się pokazać. Przy tej pogodzie to liczę, że konkurs będzie bardzo krótko. Także czekamy na powrót gołąbków. Z mojej hodowli wystartowało 14 samiczek, 2 samczyki. 4 gołąbki poszły na ten lot, na Ostendę, te co były na Brukseli. Także jeżeli się gołąbki pokażą, będziemy nagrywać, pokazywać, jak się meldują w gębnikach. Dobry lot. Witamy. Przymeldował najprawdopodobniej pierwszy gołąbek z Ostendy. Samiczka bodajże niebieska. Tak, ta 61-67. Odbiła się? Odbiła. No, także... Tak. Pięknie przymeldowała. Która tam, koledzy, godzina jest? 19.10. 19.03, tak? Tutaj, koledzy, widzicie samiczkę, która w tym roku po raz trzeci wsiadła chyba z 1100 km z Ostendy. Pięknie, ona z kierunku szła, czy jak ona tutaj się pokazała? Mhm. Także no pięknie przymeldowała. No tak to wygląda, już tu prawie słońce ku zachodowi, 19 parę minut, zaraz do gębnika wejdzie. Także tak to wygląda. Tutaj mam znowu dzisiaj klub kibica, kolega Marek drugi, kolega Andrzej, kolega Tadek, to są moi to jakby starzy bywalcy. No zadowolony jestem, bo ta samiczka, ona już tutaj z Brukseli była u mnie chyba pierwsza na gębniku i no i dzisiaj też tu przymeldowała i ona tak wygląda, jakby za bardzo nawet nie była zmęczona ta samiczka. No nie chcę wskoczyć do gębnika. Już tutaj taki ciężki obraz jest, bo już tak słońce jakby ku zachodowi się ma. Ale się piękna pogoda wyrobiła. No chodź do gębnika, chodź. Chodź do gębnika. Czego ty nie chcesz wejść do gębnika? Zresztą ona już nie ma samca chyba ze 4 tygodnie. Sam czygodnie się zgubił, no tak przelatuje jakby sama do siebie. No za chwilkę może wejdzie. Dobry lot, czekamy za następnymi gołąbkami. Tutaj jest na zegarze 16 gołębi wkładanych, 61-67, 19.03, 28 lipiec 2024 rok. Dobry lot, czekamy za następnymi gołąbkami. Witam, to jest ta samiczka 61-67. Co przed chwilą przyleciała z tej Ostendy 1050 km. No, ona tak zawsze wygląda, jakby na locie nie była w dobrej formie. Samiczka 17 roku, ona zrobiła Brukselę, była u mnie pierwsza rano, 6 bodajże, już nie pamiętam dokładnie czasu. Także ona w tamtym roku też zrobiła Ostendę na drugi dzień i też była z Brukseli w konkursie. No tak się prezentuje ta samiczka. Dobry lot, czekamy za następnymi gąbkami. Przymeldowała się samiczka druga, godzinę po pierwszej, seryjna, 3-letnia samiczka. No i skoczyła do gębnika. Zobaczymy jak ona, ale ona tutaj ma gębnik chyba otwarty. Chodź, chodź, chodź.
To jest koledzy długa samiczka z Brukseli, z Ostendy, gdzieś mi się tam schowała za pojnikiem. Chodź. Chodź tutaj, o tak wygląda ta samiczka. Przypikowała z kierunku. Już w okręgu jest około 30 par gołąbków. Dobry lot, czekamy za następnymi gąbkami. Witamy, przedstawiamy tą samiczkę, która długa siadła o godzinie 20 chyba. 20 tam z hakiem. Samiczka 3-letnia, pokaz skrzydełko ma jak tej samiczka, ale ta jest taka dosyć mocno wyjechany gołąb, taki widać, że podmęczony na trzecim lotku, ale tak, no miałem w dobrej kondycji, ale no, widać, 3-letnia jest. Samiczka, no już w okręgu jest około 30 gołąbków, no tak to wygląda. Pokażę tego jeszcze szczoła, no taka ta samiczka się przedstawia. Dobry lot, czekamy za następnymi gąbkami. Witam, mamy krótkie podsumowanie lotu z miejscowości Ostenda. Wkładałem na ten lot 16 gąbków. Dwa gąbki zrobiły konkurs. Ta samiczka 61-67 zdobyła siódmy konkurs w okręgu. A ta samiczka druga, godzinę po niej, tam dalszy konkurs zrobiła w okręgu. Także podsumowanie, obie tydzień po locie, bo nie było mi akurat w domu. Także do dzisiejszego dnia, tydzień po locie, wróciło u mnie z tych 16 gołębi 13 gołąbków. 3 gołąbków brakuje. Lista konkursowa przedstawia się w ten sposób, że na po prostu myślałem, że lot będzie łatwiejszy. Pomyliłem się, lot był ogólnie taki troszkę trudniejszy. Pierwsze gołąbki pokazały się po 12 godzinach. Także na 300 gołębi wkładanych z okręgu kaliskiego w pierwszym dniu powróciło 53 gołąbki. Także niektórzy hodowcy nawet mieli po 6, po 7 gąbków pierwszy dzień. Ale oni akurat to są koledzy z Kotoszyna, oni się specjalizują w tych lotach już od kilku lat. Oni nawet jako Kotoszyn mają ten lot do mistrzostwa oddziału, tam mają chyba serię 5-2. Także oni już troszkę są wyspecjalizowani w takich lotach, także im te gąbki zdecydowanie lepiej przyleciały niż innym kolegom. Ale ogólnie na drugi dzień te gąbki się poschodziły, także może z 20% tych gąbków brakuje. Także konkurs zakończył się u nas w okręgu o godzinie 5.15 na drugi dzień. Było 60 gołąbków. Także uważamy lot, że jako w miarę udany. Lepiej poleciały gołąbki kolegom z brzegu, bo tam oni mieli konkurs bodajże 2 godziny. Ale oni ten lot też mają do mistrzostwa oddziału. Tam chyba oni mają serię z 5.2. No po prostu nie pękają, tylko lotują. Po prostu trzeba dać szansę gołębiom. Jak się nie da szansę, nie wyśle na taki lot, no to nigdy się człowiek nie dowie, czy ma takie gołębie, czy nie ma. No podsumowując ten sezon, no życzę dalszych udanych lotów gołębi młodych. Wszystkiego dobrego, dobry lot.